To, co lubi się najbardziej, czyli aplikacje na telefon. Dzisiaj pokażę wam aplikację, w której będziecie mogli zarabiać darmową kryptowalutę. Nic dosłownie nie robiąc. Klikacie sobie tam co jakiś czas i sobie odbieracie i pokażę wam też dowody wypłat, ponieważ tutaj można sobie to akurat wypłacić, a następnie sprzedać i nie trzeba na nic w sumie czekać. No i to w sumie tyle. Lecimy do filmu. Aplikacja nazywa się Phoneo. Może część z was ją zna, może nie. No i słuchajcie, co tutaj można robić? Oczywiście tutaj zaraz wam pokażę w sumie dowody wypłat. Dopiero później wam pokażę, co tutaj można robić. No i tutaj czekajcie, withdraw, klikamy sobie. No i tutaj jakby sobie wpisujemy właśnie adres na sterce 10 z tej sieci. Oczywiście z Trust Wallet najlepiej, a później z Trust Wallet przesyłamy sobie na przykład na jakąś giełdę. Jest to chyba na giełdzie Bybit, nie, Probit chyba, coś takiego. No dam wam linka w opisie do tej giełdy, na której to jest. I wam sobie też pokażę na CoinMarketCapie. No i tutaj minimalny próg wypłaty to jest 20 000 PHT. Jak widzicie, mam tutaj 70 000 Phoneum. Jest to aktualnie 25 dolarów. Było to warte troszeczkę więcej, ponieważ cena tutaj spadła. Jakbym sprzedał to tutaj przy tej górce, to bym miał w sumie nawet sporo. Bo to było w sumie 250 dolarów chyba, z tego co mi się wydaje, jak dobrze liczę. Około 100, między 100 a 200 dolarów to było, więc jakby jakby wtedy, kiedy to wzrosło, to ja nawet tego nie wypłaciłem z aplikacji, tylko jakoś się dało to wypłaciłem, bo się zorientowałem właśnie, że mam coś tam z tego PHT, coś mi się tam uzbierało. No i tak, zarabiamy sobie, klikając tutaj start earning, tutaj gdzie jest jakby czas, o tutaj. Tutaj mamy start earning, wyświetla nam się reklama i tutaj właśnie przez chyba 6 godzin dostajemy sobie, jakby to jest takie, oni to nazywają, że to jest kopanie, że kopią sobie, jest kopana ta kryptowaluta, ale to na telefonie wam tego nie kopię, po prostu sobie to klikamy i to jest tak jakby kranik, moim zdaniem, że co 6 godzin możemy sobie to odbierać, a tu jest tak zrobione, tylko że to jest niby kopanie, a tak naprawdę to nie jest kopanie. Jest takie coś jak PHT Rewards, możemy sobie tutaj tą kryptowalutę zarabiać poprzez wykonywanie różnych ścian zadań. Możemy to stake'ować. Roczny procent zarobku z tego jest jakby 12%, czyli procent na miesiąc jest to dosyć mało. Jednakże no, jeżeli ktoś chce na przykład sobie tutaj właśnie stakować, no to jak najbardziej może, ale minimalny jest 20 tysięcy PHT, więc jakby też musimy mieć to minimalne 20 tysięcy na PHT. Możemy sobie także zapraszać ludzi za tutaj właśnie dwie sesje jakby, czyli że jak ktoś dwa razy odbierze coś takiego, to tak się chyba o to tutaj chodzi. Jeżeli ktoś dwa razy właśnie odbierze, dostajemy 200 PHT, 5 razy 500 PHT, 10 razy 1000 PHT. No i tutaj właśnie mamy taką tabelę, no i tutaj przy tych liczbach wyświetla nam się takie jakby napisy climb i wtedy sobie będziemy mogli to odbierać. Mamy tutaj takie coś jak earning multiplayer, ale to jest przy zakupie VIP-a i jakby no to się moim zdaniem nie opłaca. Przy zakupie VIP-a możemy mieć jakby więcej benefitów w tym związanych, czyli na przykład możemy sobie kupować, znaczy mieć minimalną wypłatę mniejszą niż to o dwa razy, czyli jakby 10 tysięcy PHT, ale jak widzicie to kosztuje 500 zł, więc jakby moim zdaniem to się nie opłaca w ogóle. No ale dobra, możemy także tu sobie depozytować, czyli teraz jakbym to wypłacił, to mogę sobie to zdepozytować do tej aplikacji, żeby po prostu sobie stakować na przykład. Z tego co mi się wydaje, to tutaj też są jakieś chyba gry jakby z tego właśnie z Phoneum i możemy sobie właśnie zarabiać jakby różne, jakby tą kryptowalutę PHT w różnych aplikacjach. Jednakże tutaj musicie sobie właśnie poszukać, zaraz zobaczymy. Tutaj czekajcie. No jak widzicie tutaj jest takie coś, właśnie taka aplikacja jak Crypto Treasures, coś takiego. No tutaj macie, wszystko tutaj macie. Trzy aplikacje, w których możecie zarabiać tą kryptowalutę PHT i jakby idzie ona wam automatycznie do tej aplikacji, jakoś ją sobie tutaj łączycie, a następnie właśnie możecie sobie tutaj po prostu zarabiać. Oczywiście linków do tych apek sobie wam nie daję, ponieważ jakby możecie sobie je znaleźć dosłownie pod tą aplikacją, a linka do tej aplikacji macie w opisie. Nie wiem, czy tu jest jakiś kodzik na coś, ale zobaczymy. Tak, musicie sobie wpisać ten kodzik, żeby coś mieć. A, 200 PHT za darmo do otrzymania, jak to wpiszecie, więc moim zdaniem warto wpisać. Macie to oczywiście w opisie ten kodzik, tak samo jak i link. Co tutaj mogę więcej powiedzieć? O właśnie, tutaj macie kalkulator ogólnie, ale myślę, że to wam się nie przyda. Play PHT Games, no i tutaj macie wszystkie gry, jak widzicie jest ich więcej niż w sumie na tym stole Play, więc jakby tutaj macie wszystkie te gry i nie muszę wam dać do tego linku, ponieważ jakby tutaj wszystko jest w aplikacji przedstawione.
No i tutaj, co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? Projekt, roadmap, możemy sobie obczaić. Na nowej giełdzie w maju, no to akurat już to było. Tutaj jakieś nowe wersje, nowy listing ma być w kolejnym miesiącu. No i tutaj jakieś tam, no jakby moim zdaniem nie warto inwestować w ten projekt, nie ma on za bardzo jakiegoś dużego potencjału. Jednakże darmowe krypto zawsze sobie tam można zdobyć. A teraz pokażę wam, jak to wygląda na CoinMarketCapie. Jak widzicie, klikamy sobie Phoneum, jest to jak najbardziej legit, jakby możemy to sobie sprzedać na ludzie. No i teraz wejdźmy sobie tutaj właśnie w Markets. No jak widzicie, jest to tylko na jednej giełdzie PHT na USDT, na giełdzie Probit, więc jakby na luzie to sobie możemy sprzedać. No i to tyle ode mnie na dzisiaj, link do tego macie w opisie, kodzik na darmowe krypto też macie w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach i siemano!